Proszę Państwa, dzisiaj będzie nieco sentymentalnie, o polityce, ale głównie o historii. 4 czerwca to data, która nam Polakom najczęściej kojarzy się, i to naturalne, z tym, co stało się 4 czerwca 1989 roku, gdy w wyniku wyborów do Sejmu Kontraktowego i Senatu Polska już na dobre wkroczyła w okres demokratycznych przemian i odzyskała suwerenność. To także data, która kojarzy się pewnie wielu z tym, co działo się wówczas w Chinach na placu Tiananmena. W zasadzie rozpoczęło się wówczas w Chinach, bo trwało oczywiście nie tylko samego 4 czerwca 1989 roku. Ale jest kraj bardzo bliski nam, Polakom, dla którego to kraju data 4 czerwca brzmi bardzo smutno. To jest najsmutniejszy dzień w roku dla tego państwa. Tym państwem, tym krajem, narodem są Węgrzy. Tak jak my po I wojnie światowej cieszyliśmy się, bo Polska odzyskała niepodległość, tak dla Węgier ta wojna była wielką narodową tragedią. Węgrzy to dumny, wspaniały, zaprzyjaźniony przez wiele, wiele wieków z Polakami naród, chociaż ta nasza przyjaźń bywała także szorstka, o czym warto pamiętać, ale mieliśmy także wspólnych władców i to zarówno my otrzymywaliśmy tych władców z Węgier, jak Ludwik Węgierski, czy jego córka, chociaż w jej żyłach, w żyłach Jadwigi płynęła jak najbardziej również piastowska krew, ale także Polacy, potem państwo polsko-litewskie dawało władców w postaci Jagiellonów także i Węgrom. Natomiast dla Węgier ta data 4 czerwca i koniec I wojny światowej, a dokładnie data 4 czerwca 1920 roku, a więc dokładnie 100 lat temu. I to mniej więcej o tej porze, o której nagrywam ten film, bo to stało się mniej więcej około godziny 16:30, doszło do podpisania traktatu w Trianon. Ci z Państwa, którzy chcieliby sobie coś więcej na ten temat przeczytać, i ten film nie wystarczy, odsyłam do różnych w internecie, mnóstwo jest na ten temat informacji, źródeł, gdzie można w szczegółach dowiedzieć się, czym to był ten traktat w Trianon. Otóż po I wojnie światowej my kojarzymy traktat wersalski, który został podpisany 28 czerwca 1919 roku. I to był traktat pokojowy z Niemcami, bo to Niemcy przecież były tym głównym państwem, które z naszej perspektywy ówczesnej były istotne dla naszych granic. Ale ta pierwsza wojna światowa nie toczyła się przecież także tylko z Niemcami, ale między innymi również z monarchią Habsburgów, monarchią austro-węgierską. Tak, austro-węgierską, bo Habsburgowie na skutek dzielnych Węgrów, którzy wywalczyli sobie w XIX wieku równorzędną pozycję z Niemcami w monarchii austro-węgierskiej, byli jednym z dwóch elementów tworzących to wielkie ówczesne państwo, jakim były Austro-Węgry. A ponieważ monarchia Habsburgów, ponieważ Austro-Węgry, podobnie jak Niemcy, które były ich sojusznikiem, przegrały I wojnę światową, stały się potem ofiarą porozumień pokojowych po tej wojnie zawieranych. One były dla Węgier niezwykle trudne. Żaden inny kraj nigdy w historii nie został aż tak źle, aż tak krzywdząco, mówiąc uczciwie, potraktowany, jak stało się to z Węgrami wówczas właśnie po I wojnie światowej w traktacie w Trianon. Trianon to nazwa pałacu, jednego z pałaców będących w ramach tego wielkiego kompleksu, jakim jest Wersal. I właśnie tam został podpisany tenże traktat, który sprawiał, że Węgry traciły 2/3 swojego wcześniejszego terytorium. Traciły na rzecz zarówno nowych państw, które wcześniej nie istniały, chociażby takim państwem była Czechosłowacja, a w zasadzie dzisiejsza Słowacja, to zostało utracone przez Węgrów, którzy to nazywali te tereny górnymi Węgrami. Nawet skrawki
Na samej górze to dosłownie 0,2% tych terytorium węgierskich trafiło się nam, Polakom, w postaci Spiszu i Orawy, ale także tracili Węgrzy terytoria na rzecz powstałego wówczas państwa nowego, jakim było Królestwo Serbów, Chorwatów i Słoweńców, późniejsza Jugosławia. Dzisiaj te tereny są w dwóch państwach, w Chorwacji i w Serbii. Traciła nawet skrawki swojego terenu. Węgry traciły na rzecz Austrii, bo tam także wyrównywano granice, chociaż jeszcze potem korygowano ją już po traktacie w Trianon w wyniku plebiscytu, który się odbył kilka miesięcy później dzięki protestom węgierskim. Ale tym, co najbardziej krwawi w sercach Węgrów, to jest utrata ziemi, którą my doskonale kojarzymy, bo także i w naszej historii odgrywała ważną rolę, to Siedmiogród, który to Siedmiogród Rumuni nazywali, czy nazywają Transylwanią. Tam mieszkało mnóstwo Węgrów, w wielu obszarach stanowili oni większość, a są takie tereny, gdzie Węgrzy, mimo już ponad 100 lat, nadal stanowią znaczący odsetek i wręcz większość mieszkańców terenu właśnie Siedmiogrodu. W ten sposób z 18 mniej więcej milionów Węgry straciły 10 milionów, straciły 2/3 swojego terytorium. To są straty niewyobrażalne. Nie jestem w stanie nawet wskazać czegoś, co byłoby porównywalne z tym, co się wówczas stało. Dość powiedzieć, że nawet gdyby Polska w wyniku pierwszego i drugiego rozbioru, załóżmy, że nie było trzeciego rozbioru, została pozostawiona w takim kształcie po dwóch rozbiorach, to utraciłaby mniej w sumie swojego terytorium niż Węgry w wyniku Trianon. Więc to było coś, co było wielką traumą dla Węgrów. Do dzisiaj się z tego nie do końca Węgrzy podnieśli. W całe dwudziestolecie międzywojenne to jest tak naprawdę wielka walka o rewizjonizm, o to, żeby odwrócić ten zły los. To się im częściowo udało, bo weszli w alians, ale weszli w zły alians, bo weszli w alians z Niemcami, a więc z Hitlerem, i z Włochami, a więc Mussolinim. Dzięki temu sojuszowi tuż przed wybuchem II wojny światowej i potem w trakcie już trwania II wojny światowej odzyskali niektóre tereny na rzecz właśnie Węgier, a to oznaczało, że gdy wojna się zakończyła klęską Niemiec, a taką się zakończyła, jak wszyscy wiemy, to musieli te tereny oddać, a więc nie zdało się to na zbyt wiele. Do dnia dzisiejszego w Węgrzech jest to bolesna rana. W zasadzie większość sił politycznych, a na pewno te siły liczące się polityczne, odwołują się do tego dziedzictwa. W sposób szczególny czyni to partia Fidesz, partia premiera Viktora Orbana, który zrobił bardzo wiele, aby i w symbolice, i w ustawodawstwie, i w różnych obszarach sięgać nawet po głosy formalnie, bo przyznano prawa wyborcze mieszkańcom innych państw, którzy są Węgrami, chociażby z Siedmiogrodu, ale to także symbolika w postaci pomników, a nawet święta narodowego, jakim jest od 10 lat 4 czerwca, smutnego dla nich święta, ale święta, które ma pokazywać jedność wszystkich Węgrów, nawet będących poza granicami swojej ojczyzny dzisiaj. Ci, którzy byli w Budapeszcie, byli na Węgrzech, wiedzą, że na każdym kroku można spotkać różnego rodzaju mapy, gadżety, koszulki nawiązujące do obszaru tak zwanych Wielkich Węgier. To także częściowo, to taki wywód historyczny, abyśmy wiedzieli, co boli Węgrów, i nie dziwmy się, że ich boli, bo bolałoby to każdy naród, nawet jeśli byłby w sposób zasłużony ukarany po jakiejś przegranej wojnie, a Węgrzy wówczas uważali się za wyjątkowo skrzywdzonych, bo nie mieli własnej polityki zagranicznej, byli istotną, ważną, prawie równorzędną częścią monarchii Habsburgów, ale to jednak Niemcy, Austriacy, dziś byśmy powiedzieli, podejmowali te główne decyzje. Ale nawet gdyby uznać tego typu rzecz, która się wówczas
stała za pewne zrządzenie losu, które spotyka tych, którzy ponieśli klęskę, to trudno się dziwić, że zwłaszcza w tych terenach, gdzie stanowili Węgrzy większość, zwłaszcza w części Siedmiogrodu, czują, że to było w stosunku do nich coś niesprawiedliwego. Warto o tym pamiętać i zrozumieć, dlaczego jest tak bardzo popularna tam, chociaż ostatnio słabła, partia Jobbik, wprost odwołująca się do pewnych nacjonalistycznych więzi. I to także może pokazywać, jak się nieraz zastanawiamy, także my, ludzie, którzy ideowo są związani bardziej z prawą stroną sceny politycznej, dlaczego Viktor Orban potrafi tak porozumiewać się, czy niekiedy politycznie byśmy powiedzieli romansować z Władimirem Putinem i z Rosją. Tak jak dyktator Węgier w dwudziestoleciu międzywojennym, admirał Horthy, admirał, bo był szefem marynarki austro-węgierskiej, a jak wiemy, Węgrzy dzisiaj nie mają dostępu do morza, bo to także stracili w wyniku Trianon, ale był admirałem kiedyś Horthy. Otóż Miklós Horthy był człowiekiem, który był dyktatorem na Węgrzech. To on próbował szukać sojuszników i znalazł w Hitlerze i w Mussolinim, którzy mogliby pomóc odbudować wielkie Węgry. Viktor Orban wie, że dzisiejszy świat, dzisiejsza Europa, która pragnie pokoju, pragnie rozwoju, pragnie tego, aby się rozwijać gospodarczo, to nie jest Europa, która zapewniłaby szansę na to, aby te Węgry powróciły do dawnych granic, przynajmniej w części do dawnych granic. Stąd takie patrzenie na tych, którzy ten europejski stoliczek z poukładanymi już kartami być może chcieliby przewrócić do góry nogami. To trochę tak jak my w XIX wieku patrzyliśmy z nadzieją, jak chociażby wczytamy się w słowa naszych poetów, którzy modlili się o wojnę światową, tak i w niektórych węgierskich umysłach świta taka nadzieja, że tylko jakiś kataklizm, który spotkałby świat i Europę, mógłby ten zły omen dla Węgier odwrócić. My absolutnie nie powinniśmy takich rzeczy chcieć i nie chcemy zapewne. Ja tłumaczę bardziej, co może powodować niektóre decyzje, co może sprawiać, że zrozumiemy niektóre ruchy polityczne także ze strony dzisiejszej węgierskiej elity. Ale to tylko moja interpretacja, być może mylna, przepraszam, jeżeli nią kogoś uraziłem. Nie ulega natomiast wątpliwości, że to, co mówiłem o tym wątku historycznym, jest czymś, o czym warto pamiętać. 100 lat temu dla Węgier stała się wielka tragedia. Jest to dla nich smutny dzień, utracili mnóstwo swojego terenu. Pamiętajmy o tym, pamiętajmy o naszych braciach Węgrach, bo Polak-Węgier, dwa bratanki, niech ta piękne powiedzenie będzie czymś, co w każdym dniu, ale zwłaszcza w tym dniu smutnym dla Węgrów, będzie nam również przyświecało. Pozdrawiam serdecznie, z Torunia, kłaniam się, Zbigniew Giżyński.